zostaliśmy pobłogosławieni tym słowem. To błogosławieństwo objawi się w nas wtedy, kiedy będziemy tym słowem chcieli żyć, kiedy ono się na nas wydarzy. Zapewne jest tak, że każdy z nas tę Ewangelię czytał wiele razy, rozważał ją wiele razy. Mnie dzisiaj przy lekturze tego tekstu najpierw uderzyło zdanie Jezusa, które wypowiada do Szymona Piotra. Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Ale później będziesz to wiedział. Takich tekstów na ostatnim wieczerzy jest więcej. Na przykład Jezus mówi do Piotra: tam, gdzie ja idę, ty pójść nie możesz. Ale później pójdziesz. Pod koniec wszystkiego, co Jezus mówi na ostatniej wieczerzy, padają jeszcze takie słowa. Mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Dopiero kiedy przyjdzie Duch Prawdy, to On was doprowadzi do pełnej prawdy. Dzieje się coś, czego Piotr nie ma prawa rozumieć, ale mimo to Jezus go nie zwalnia z udziału w tym wydarzeniu. Mówi: poddaj się temu, czego nie rozumiesz. Uwierz. Zawierz temu, co ci proponuję. Zawierz temu, do czego cię zapraszam. Nawet jeśli nie rozumiesz. Słuchajcie, ile jest takich momentów w życiu, kiedy rozmawiamy z Jezusem, to naprawdę nie rozumiemy. Ale on nie mówi: no dobrze, to poczekamy, jak zrozumiesz, to zrobisz. Nie, Pan Jezus mówi: wejdź, wejdź w to wydarzenie, wejdź z zaufaniem do mnie. Nie rozumiesz, będzie moment, że zrozumiesz. Nie wiem, jak przeżywacie Rok Miłosierdzia. Mnie się wydaje, że Rok Miłosierdzia jest takim właśnie wydarzeniem. Kiedy my bardzo często nie rozumiemy tego, do czego nas Chrystus zaprasza. Kiedy nas zaprasza do odkrycia miłości miłosiernej, która jest imieniem Boga. My nie rozumiemy. Naszym zwyczajnym rozumowaniem jest rozumowanie według sprawiedliwości. Myślenie w kategoriach miłosierdzia jest dla nas nierzadko skandaliczne. Jak chcecie próbki, to wam mogę podać. Nie wiem, jakie mieliście emocje przedwczoraj. Kiedyście oglądali wiadomości. I słuchaliście o tym, co się wydarzyło w Brukseli. Dość dużo tych emocji zostało wypowiedzianych przez ludzi rozmaitych, więc wiemy, jaka jest mniej więcej tonacja powszechna. Ja dostałem wczoraj rano maila od jednej osoby, która mówi tak: wszyscy mówią o ofiarach. Nikt się nie modli za zabójców.
Nikt nie widzi w nich ofiar. Nikt nie widzi tego, jaką szkodę wyrządzono ludziom, wychowując ich na morderców i terrorystów. Kto się za nich pomodli? Ta osoba napisała mi takie zdanie: Rysiu, odprawisz za nich duszę, prawda? Dzisiaj rano odprawiam. Dzisiaj rano muszę krzyżu odprawiać w tej intencji. To jest oczywiste myślenie? To jest skandaliczne myślenie. Oczywiste myślenie to jest pomodlicie za tych, którzy zginęli. I powyklinać na wszystkich, którzy są mordercami. Odpowiedzieć przemocą na przemoc. Zobaczymy, ile się od tego świat zmieni. Jezus mówi miłosierdzie. I mówi, nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział. Daj się zaprosić do tego wydarzenia, jakim jest miłosierdzie Boga. Daj się zaprosić. Nie rozumiesz, później będziesz wiedział. Widzicie, to później. To jest czas, kiedy Jezus powstanie z martwych. To jest czas, kiedy Jezus, kiedy przyjdzie z martwych stały do apostołów w wieczór niedzieli zmartwychwstania, tchnie na nich i powie: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, skąd odpuszczono. Wtedy, kiedy im właśnie ze środka tajemnicy paschalnej podaruje Ducha Świętego, to przychodzi ten czas, kiedy można wszystko rozumieć. Wtedy on mówi do Piotra na nowo: pójdź za mną. Jeszcze przed chwilą mówił: nie możesz iść. Ale teraz mówi: pójdź za mną. To teraz może. Bo teraz kroczy w tajemnicy paschalnej w pewności, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą, jest zmartwychwstałym Panem. I kroczy w całej mocy i miłości i we wszystkich darach Ducha Świętego. I zaczyna rozumieć. Słuchajcie, do czego nas Jezus zaprasza dzisiaj w tej Ewangelii? I czemu się tak naprawdę Piotr opiera? No oczywiście temu, żeby mu Jezus umył nogi. Bo Piotr doskonale wie, że to jest odwrócenie wszelkiego porządku. Zresztą nie wiem, czy używać słowa odwrócenie, czy lepiej by było powiedzieć przywrócenie. Bo Piotr protestuje nie tylko w imię tego, że jest mu wstyd przed Panem i nie wypada, żeby mu Jezus nogi mył. Tylko Piotr zna ten porządek. Porządek jest taki, że umycie nóg w tamtym świecie było czynnością niewolnika. I nie wchodziło w grę, żeby ten, który jest wyżej, mył nogi temu, który jest niżej. Weźcie sobie Księgę Rodzaju, gdzie przychodzą goście do, na przykład do Abrahama, albo przychodzą goście do Jakuba i ma poczucie, że są sobie równi. To nie myje im nóg, tylko przynosi im miednicę. Mówi: bardzo proszę, wymyjcie sobie nogi. Ten, który jest wyżej, nie myje nóg temu, który jest niżej. I Piotr, który nie pozwala Jezusowi być sobie nóg, tak samo by nie rozumiał polecenia, gdyby mu Jezus kazał wymyć nogi jakiemuś niewolnikowi. To jest burzenie porządku. To jest postawienie wszystkiego na głowę. No i co? Macie ochotę na zburzenie porządku?
macie ochotę na to, żeby przynajmniej w kościele postawić wszystko na głowie? Bardzo znacząca jest ta odpowiedź Piotra w zapisie świętego Jana. Kiedy Jezus do niego podchodzi z tą obietnicą, to Piotr mówi: nie, nie będziesz mi nóg umywał na wieki. Troszeczkę inaczej niż mamy w tym przekładzie: nigdy, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Dosłownie Piotr mówi tak: nie, nie będziesz mi nóg umywał na wieki. Głęboko się myli. Głęboko się myli. Dlatego, że Pan Jezus chce nam przez całą wieczność umywać nogi. Andrzej powiedział we wstępie na początku, że tylko raz w roku jest to wydarzenie. Prawda? Ale będzie trwało całą wieczność. Ten jeden dzień, który jest w Bogu, który jest wiecznością, który jest poza czasem. Bóg chce być sługą człowieka. Jezus Chrystus będzie służył tym, których posadzi przy stole i obchodząc dookoła będzie im usługiwał. Taki jest porządek ustanowiony przez Boga, że większy umywa nogi niższemu. Taki jest porządek ustanowiony przez Boga. Taki jest porządek, który jest zadany światu, a już na pewno jest zadany Kościołowi. Mówimy teraz, że Kościół jest Królestwem Boga na ziemi. Królestwem Boga istniejącym w czasie, tu i teraz. Dobrze. Taka jest wiara tego królowania Boga w Kościele? No właśnie jest tak. Odwrócenie tego porządku. Tą Eucharystią wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Nasze kapłaństwo, jak tu siedzimy, to jest kapłaństwo służebne. A wy macie kapłaństwo królewskie. Wy w swoim kapłaństwie, jak siedzicie po tej drugiej stronie, wy wszyscy jesteście królami, kapłanami królami. Nie zawsze to widać, nie? W kościele co? Biskup się zawsze zmieści. Miejsce się jakieś znajdzie, nie? Księdza też przepuszczą. Prałata na pewno. Mówię trochę żartem, ale jednak trochę serio. Mamy tu przy ołtarzu czterech kleryków z Poznania przyjechali. Bardzo pięknie. Przygotowują się do kapłaństwa. To znaczy do kapłaństwa służebnego w stosunku do królewskiego waszego kapłaństwa. Kapłan służebny nie jest kapłanem, który służy Bogu. To jest zawracanie głowy. Bogu służyć się nie da. Dlatego, że Bóg zawsze służy człowiekowi. Bóg zawsze służy człowiekowi. I nie ma kogoś, kto jest w stanie Boga w tym prześcignąć. Nie ma kogoś, kto jest w stanie obrócić z Bogiem tę rolę. Bóg posługuje człowiekowi. I kapłaństwo służebne nie jest na służbie Boga. To by było nawet sympatyczne. I to by było łatwiutkie. Służyć Bogu jest rzeczą spontaniczną, a komu mamy służyć? Ale wam, no nie przesadzać się. Kapłaństwo służebne jest na służbie kapłaństwa królewskiego. I to jest to odwrócenie porządku w Kościele. To jest pokazanie, że w Kościele nie ma miejsca na dominację. Pomyślcie o kościołach, które są wasze rodziny. Co? Ojcowie rodzin. Głowy kościołów domowych.
Dajcie zadziewać nos i wysoko głowę nosić, tak? Siostry zakonne, cudne słowo. Pomyślcie sobie o porządku rządzenia w waszych zgromadzeniach. Kto komu służy? Gdzie jest w Kościele miejsce na rządzenie, na dominację? Kto ma do tego prawo, jeśli wszyscy jesteśmy ludźmi, którym Bóg usługuje? I mówimy, że jesteśmy Królestwem Boga na ziemi. A najchętniej stworzylibyśmy taki Kościół, który się niczym nie różni od żadnej bandy, od jakiegokolwiek państwa, od takiej czy innej siakiej partii. Tu jest szef, tu jest Rada Najwyższa, a tam reszta to słucha. Nie rozumiemy, nie? Tego, co ja mówię, ty teraz nie rozumiesz. Tylko później będziesz to wiedział. Bo zrozumienie tego jest tak naprawdę jedną z miar naszego poddania się Duchowi Świętemu. Bo Duch nas prowadzi do takich postaw. Duch nas prowadzi do takich postaw. Ale w nas jest ciągle taki opór, prosty, naturalny. My ciągle mówimy do Pana Boga, no nie, to nie ma prawa działać. Dokąd tego nie wezmę papę i nie trzymam kogoś pod butem, to nie ma prawa działać. Na pewno działa. Tego wieczora, kiedy jesteśmy przy Eucharystii ustanowionej przez Chrystusa, kiedy jesteśmy przy kapłaństwie ustanowionym przez Chrystusa, kiedy jesteśmy Kościołem ustanowionym przez Chrystusa, ważne jest usłyszeć to, że On nas zaprasza do czegoś, co nie jest oczywiste. Co nie jest oczywiste i co jest odwrotnością w stosunku do świata. Jest zupełnie odwrotnym porządkiem. I to jest porządek odwiecznie ustanowiony przez Boga. Tylko przez ludzi w ich grzechach wykrzywiony. My się dajemy oszukać szatanowi. Szatan jest ojcem kłamstwa. I jednym z elementów tego kłamstwa jest to, że dominacja, że siła są sprawcze w świecie. A to jest bzdur. Sprawcza w świecie jest miłość, jest pokora, jest posługa. Sprawcza w świecie jest odwrócenie porządku. Nie dajmy się oszukiwać szatanowi. Poddajmy się Duchowi Świętemu, który nas przekonuje o naszym grzechu i pokazuje nam, gdzie w nas jest źródło tego oporu, który był w Piotrze. Nie, ty nie będziesz mnie lubił. To nawet sympatycznie wygląda. Jest przetrąceniem działania Bożego. Dlatego Jezus mówi, nie daj się wymyć, to zobaczysz. Nie będziesz miał udziału ze mną. Jesteś obok. Co z tego, że przy tym stoi? Jesteś obok. Teraz chodzi o to, żeby je przeżyć. Nie będziemy tutaj urządzać żadnego teatru. Liturgia to nie jest teatrzyk. Nie odgrywamy Wielkiego Czwartku. My jesteśmy z Jezusem na ostatniej wieczerzy. Nie odgrywamy Wielkiego Czwartku. To nie jest przedstawienie. Ustawimy tu zaraz krzesła. Właściwie już możecie ustawiać. One są puste. Nie dzwoniliśmy do żadnego DPS-u, żeby przyszło 12 biernych ludzi, żeby im nogi wybić. DPS-ie byliśmy wczoraj. Tu będzie 12 pustych krzeseł. I kto
chce przeżyć to, co przeżyli apostołowie na ostatniej wieczerzy, może podejść, usiąść, zdjąć buta. Proszę się nie spodziewać wielkiej kąpieli. Chodzi o prosty znak. Ale znak, który mówi, Jezus mi usługuje i ja chcę przyjąć to posługę od Niego w takim przekonaniu, że rzeczywiście On we mnie robi coś, czego nie pojmuje. Powinno być niby odwrotnie. Powinienbym ja służyć Jemu, ja mu powinienem być nogi. Dzieje się coś odwrotnego, ale chcę się temu poddać, bo rozumiem, jak to jest ważne. Przynajmniej Ty, w zawierzeniu Jezusowi i w takim przekonaniu, że będzie moment, kiedy mi to będzie objawione mocniej i kiedy zrozumiem. Więc można podejść, usiąść i ja każdemu tę nogę umyję. Przemyję bardzo prosto. Proszę się nie bać, że będziecie mokrzy z kościoła. Kto chce? Nie ma żadnego przymusu. Kto chce się podporządkować Jezusowi w tej liturgii. A potem są dwa miejsca, tam przy kaplicy Najświętszego Sakramentu i równolegle przy drugiej. Są dwie miednice i dzbany z wodą. I znów, kto chce, może wziąć ten dzban z wodą i podejść do kogoś, komu by chciał umyć nogi. Może być tak, że macie takie przekonanie, że tu w tej wspólnocie jest ktoś, komu wobec kogo byliście taki gest wykonać. Najlepsze w tym są zawsze dzieci. Nieraz widziałem dzieci, które biorą miednicę, lecą do swoich rodziców i myją im nogi. Więc, a nie chodzi o to, żeby ktoś się porwał na mycie całemu temu zgromadzeniu. Jeśli jest tu taka osoba, o której myślisz, że powinieneś podejść i umyć jej nogi, bardzo proszę, pod jednym warunkiem, że najpierw sam się temu poddałeś tu. Bo inaczej to jest wyrywanie się przed szereg. Jak ktoś nie doświadcza miłosierdzia od Jezusa, nie może doświadczyć innych. Musisz przyjąć to, że Bóg Cię kocha, żebyś Jego miłością mógł kochać drugiego. Więc kogo nie stać, żeby siąść na tym krześle i poddać się odbyciu, niech się nie wyrywa z miednicą do innych. Bo to będzie, to dopiero będzie teatr. To dopiero będzie teatr. Myślę, że to już jest wszystko jasne. Nie będziemy tego celebrować w nieskończoność. Damy sobie na to 15 minut. Myślę, że chór jest przygotowany na tyle śpiewu. A jak nie, to będzie powtarzał to, co już śpiewa. Damy sobie na to 15 minut. O godzinie 10 do 7 będziemy kontynuować dalej liturgię.